W ratowaniu życia ludzkiego niezwykle ważne są pierwsze minuty. Szybka reakcja świadków zdarzenia wydatnie zwiększa szansę na przeżycie poszkodowanego. Doskonale wiedzą o tym w Starogardzie Gdańskim. Propagując akcję Czuję, Widzę, Słyszę, Ratuję. Akcja ta, wspierana przez Kociewskie Centrum Zdrowia, od lat kształci młodzież w dziedzinie ratownictwa medycznego. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie właśnie dobiegł cykl szkoleń w ramach tej akcji. Chodzi o to, żeby młodzież nauczyła się praktycznie, jak udzielać pierwszej pomocy, jak zachować się w takich awaryjnych sytuacjach, żeby nie było tak, jak często to widzimy. Jest wypadek, wszyscy stoją, patrzą, no może ktoś weźmie telefon i zadzwoni po pomoc. No, chociaż jest jedna czynność dobra, którą robią. Ale czasami to udzielenie pomocy natychmiastowe w takim przypadku jest bardzo ważne. Nie tylko ludzi dorosłych, ale młodzież należy uczyć już od najwcześniejszych lat tego, jak ważne jest ludzkie zdrowie i życie, ale przy tym również jak to życie należy ratować. W związku z tym od kilku lat podjęliśmy współpracę z Kociewskim Centrum Zdrowia, które no, wytyczyło ten program. Jest głównym też koordynatorem akcji, która nosi nazwę Czuję, Widzę, Słyszę, Ratuję. Uważam, że to przedsięwzięcie przede wszystkim ma służyć temu, żeby młodzież umiała to ludzkie życie uratować w tych sytuacjach, w których jest taka konieczność. Każdego roku do tego przedsięwzięcia, do tego działania angażujemy młodzież z klas pierwszych. To jest około 160 uczniów każdego roku. Pomagać można na wiele sposobów. Są jednak rzeczy, na które podczas szkolenia ratownicy zwracają szczególną uwagę. Naszym zadaniem jest szkolenie osób w zakresie pierwszej pomocy. Przeszkoliliśmy w międzyczasie ponad 4000 osób, zarówno z wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Duży nacisk kładziemy na to, żeby uczniowie posiadali to przede wszystkim tą wiedzę praktyczną, czyli potrafili się zachować w sytuacjach kryzysowych, takich jak zagrożenie życia, czyli NZK u osoby poszkodowanej. W tej sytuacji ważne jest ocenienie przytomności osoby poszkodowanej i wykonanie podstawowych czynności ratujących życie, takie jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa. W tym również zadaniem naszych uczniów jest ocena przytomności, ocena własnego bezpieczeństwa, ocenienie tych czynności życiowych podstawowych, wezwanie prawidłowe karetki pogotowia. W innych sytuacjach chorobowych, takich jak na przykład zasłabnięcie czy napad padaczkowy, staramy się pokazać uczniom, jak ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej bezpiecznej, jak zatamować różnego rodzaju krwotoki, zarówno z nosa, jak i z ran, czy też zachować się, kiedy osoba straci po prostu przytomność. Uczymy także wiedzy na temat posiadania urządzenia do defibrylacji AED, jak to zrobić, jak to szybko zrobić i wdrożyć jego działanie. Młodzi ludzie wiedzą, jak ważna jest pierwsza pomoc. Niektórzy już nawet mieli okazję do jej udzielania. Te zajęcia poszerzyły jeszcze moją wiedzę i dały mi przypomnienie tego, co pamiętałem. Jestem pewny swojej wiedzy. Miałem nawet okazję ostatnio wykorzystać tą wiedzę, mianowicie zaszła taka sytuacja, gdy szliśmy z kolegą, spotkaliśmy osobę na drodze, która wyleżała. Na początek oczywiście podszedłem, sprawdziłem, czy reaguje. Zauważyliśmy, że reaguje, była najprawdopodobniej pijana. Skoro widzieliśmy, że nie było potrzeby resuscytacji, czy też ułożenia osoby w pozycji bezpiecznej, bo akurat w taką się ułożyła, taki zbieg okoliczności, zadzwoniliśmy najzwyczajniej w świecie na policję. Policja przyjechała, podziękowała za współpracę. Bo każda osoba, która przeszła właśnie takie szkolenie, może uratować życie ludzkie i to jest ważne. Uczmy się pierwszej pomocy. To naprawdę wiele nie kosztuje, a może komuś uratować w przyszłości życie. Polecamy również zobaczyć Czuję, Widzę, Słyszę, Ratuję, Uratuj komuś życie oraz Rewolucyjna metoda w pomorskich centrach kardiologicznych. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.